Wracamy do sprawy podwójnego morderstwa z ulicy Czyżewskiego. Policja przekazuje nowe informacje dotyczące tego przestępstwa. 20 maja 2024 roku, tuż po godzinie 10:30, dyżurny bełchatowskiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące przestępstwa zabójstwa, do którego doszło w jednym z mieszkań w kamienicy usytuowanej przy ulicy Czyżewskiego w Bełchatowie. Na miejsce natychmiast zostali wysłani policjanci, którzy pod wskazanym adresem znaleźli zwłoki dwóch osób. Okazało się, że ofiarami tej tragedii jest kobieta w wieku 55 lat oraz 68-letni mężczyzna. To małżonkowie, którzy, jak się okazało, zamieszkiwali po sąsiedzku ze swoim oprawcą. W sprawie wówczas zatrzymany został 41-latek. Mężczyzna jest dobrze znany bełchatowskiej policji z wcześniejszego konfliktu z prawem. Mężczyzna w przeszłości był już karany m.in. za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. W czasie przeszukania mężczyzny policjanci znaleźli przy nim m.in. nóż, który został zabezpieczony wówczas jako prawdopodobne narzędzie zbrodni. Zanim mężczyzna trafił do policyjnej celi, ponieważ był agresywny, nadpobudliwy, została od niego pobrana krew i na zawartość narkotyków w organizmie. Tamtego dnia na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracowali śledczy, którzy na miejscu zabójstwa zabezpieczyli liczne ślady kryminalistyczne, które są pomocne w odtworzeniu przebiegu tego dramatycznego spotkania. Policjanci w tej sprawie zgromadzili obszerny materiał dowodowy, na podstawie którego ustalili, że do tej tragedii doszło w czasie towarzyskiego spotkania. Mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa w związku z przestępstwem rozboju. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd zdecydował już o jego tymczasowym aresztowaniu. Dziś swoją konferencję prasową zorganizowali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Głównym tematem było przedstawienie kandydata tego ugrupowania, Macieja Kozakiewicza, w nadchodzących wyborach do Europarlamentu. Pan Maciej Kozakiewicz, jest z nami dzisiaj również starosta bełchatowski Jacek Zatorski i radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Magdalena Spólnicka. Jest też wiceszefową Platformy Obywatelskiej Regionu Łódzkiego. Szanowni Państwo, Maciej Kozakiewicz, można powiedzieć, że na transformacji regionu bełchatowskiego zjadł zęby. To on w dużym stopniu stoi za pozyskaniem 1,5 miliarda złotych na plan sprawiedliwej transformacji dla regionu. Włożył bardzo duży wkład w swojej pracy jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego, natomiast swoją dodatkową działalnością również wykazał się na rzecz pracy dla m.in. dla Bełchatowa, dla ościennych powiatów i gmin, które w bezpośredni sposób zależne są od naszego brunatnego złota. Myślę, że warto na samym początku również wspomnieć, że dla tej sprawiedliwej transformacji korzystnie nastąpiła niedawno jeszcze jedna zmiana, ponieważ na usterów naszego energetycznego giganta, który tak naprawdę przewodzi w transformacji energetycznej i będzie przewodził, będzie kreował tą transformację energetyczną, wreszcie jest osoba, której na sercu leży dobro Bełchatowa, dobro regionu, i to wróży jak najlepiej, a dzisiaj oddam głos naszemu kandydatowi, Maciej Kozakiewicz. Dzień dobry, chciałem w ogóle podziękować za zaufanie, ponieważ ta praca na rzecz regionu bełchatowskiego, samego Bełchatowa, rzeczywiście sprawiła, że otrzymałem możliwość reprezentowania regionu bełchatowskiego, procesu transformacji, po pierwsze na liście kandydatów do Parlamentu Europejskiego, mam też nadzieję, że w samym parlamencie, ponieważ bełchatowianie może sobie nie zdają z tego sprawy, ale Bełchatów jest bardzo znanym miastem w Brukseli z uwagi na tą skalę wyzwań. Natomiast ja, ucząc się Bełchatowa i wyzwań, przed jakimi stoi Bełchatów, zawsze powtarzam, że Bełchatów jest miastem szczęśliwym. Bełchatowianie powinni być dumni z tego, że tutaj żyją, i to nie jest jakaś kurtuazja, to są fakty, to są liczby. Przez kilkadziesiąt lat obecne tutaj przedsiębiorstwo, elektrownia i współpracująca z nią kopalnia generowały blisko 20%, nieraz w niektórych momentach historycznych ponad 20% produkcji energii dla naszego kraju, więc można powiedzieć, że
pośrednio i bezpośrednio Bełchatów jest napędem energetycznym rozwoju całej naszej gospodarki, całego społeczeństwa, bo przecież użytkownicy smartfonów czy komputerów też korzystają z prądu do swoich codziennych zadań. Natomiast rzeczywiście to, co jest kluczowym wyzwaniem i co często stanowi taki dylemat dla polityków, to jest to, jak potraktować ten moment historyczny, w którym jesteśmy, jak o nim mówić. Ja zawsze starałem się w tym wszystkim być uczciwym i uknuliśmy takie hasło, można powiedzieć, że jedyną szansą dla przyszłości Bełchatowa jest ambitna transformacja. Dlatego, że ta ambitna transformacja powinna polegać na tym, że my się godzimy z tym, że pewna technologia staje się już przeszłością, ale budujemy na tym, co zostało stworzone przez 2-3 pokolenia bełchatowian i też mieszkańców województwa łódzkiego, ale też i osób, które przyjechały do Bełchatowa, planując swoją karierę. Na tych fundamentach powinniśmy zbudować zupełnie nową przyszłość. I dlatego chciałbym, żeby tutaj bardzo wyraźnie wybrzmiało, bo byłem uczestnikiem tych procesów, że podziwiam Komisję Europejską, władze Unii Europejskiej za cierpliwość, za wyrozumiałość i za to, że rzeczywiście nie do końca przygotowani otrzymaliśmy szansę korzystania z funduszy Sprawiedliwej Transformacji. Blisko 20% tych funduszy już zostało, można powiedzieć, rozdysponowanych, przygotowanych w formie konkursów. Już pierwsze konkursy również dotarły do Bełchatowa, między innymi starostwo powiatowe czy szkoły podległe starostwu też są beneficjentami tych konkursów. I w tej chwili przed nami gigantyczna praca, dlatego że w najbliższej perspektywie będzie planowany kolejny budżet dla Polski, dla Unii Europejskiej i mamy nadzieję, że ten budżet dla Bełchatowa będzie też znacznie większy. Dlatego też jako osoba, która, tak jak tutaj Arkadiusz wspomniał, od 5 lat zajmuję się w różnych rolach transformacją, coraz lepiej ją rozumiem, coraz lepiej czuję, stałem się trochę niechcący takim ambasadorem wyzwania transformacyjnego Bełchatowa w Polsce i w Brukseli. Korzystając z okazji obecności przedstawicieli prawie wszystkich szczebli samorządu, wróciliśmy do tematu składowisk nielegalnych odpadów w Rogowcu i Chabielicach, o których przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej mówili podczas wcześniejszych spotkań. Spytaliśmy też o przyszłość i termin ich likwidacji. Proszę Państwa, my winnych nie szukamy, bo wiemy, kto za tym stoi, kto do tego doprowadził, ale nie o to chodzi, żeby się dzisiaj spierać. Wczoraj na świeżo jestem po spotkaniu z panią wojewodą w Wydziale Zarządzania Kryzysowego. Temat jest bardzo ważki, znany i mają władze województwa. Pani wojewoda ma świadomość tego, jak ważny jest to temat, jak niebezpieczny. To składowisko, o którym mówimy, jedno, bo są dwa na terenie powiatu, jedno w Rogowcu, drugie w Chabielicach, znajduje się w bezpośredniej bliskości elektrowni Bełchatów. No, nie chcę sobie wyobrażać, co by było, gdyby zdarzył się jakiś pożar, tak jak się zdarza na innych składowiskach w kraju. Pani wojewoda poinformowała mnie, że w przyszłym tygodniu jest spotkanie wojewodów z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Też będzie ta kwestia omawiana. Skala jest taka, że tam się znajduje około 40-50 tysięcy ton, mówię o Rogowcu, odpadów nie wiadomo jakich, bo nie są zinwentaryzowane. Ktoś do tego dopuścił, że te odpady były tam przywożone, składane poza wszelkimi pozwoleniami, bo pozwolenie wydało starostwo powiatowe, pierwsze pozwolenie. W tej chwili na zasadzie zmian kompetencyjnych przeszła ta kwestia, ta sprawa do marszałka województwa. No, z marszałkiem na razie się nie da rozmawiać, bo przez kilka lat nic nie zostało zrobione. Przerzucane były dokumenty, tylko sprawy toczyły się w sądach. Oto kto jest za to odpowiedzialny dzisiaj. Jak tylko zarząd województwa powstanie, będziemy rozmawiać z marszałkiem, z wicemarszałkiem odpowiedzialnym za składowanie odpadów, za ochronę środowiska i też będą poruszone sprawy, bo skala jest taka, że to jest 600, około szacuje się, że 600-700 milionów może kosztować utylizacja. Nie podniesie tego ani starostwo, ani gmina Kleszczów, ani Urząd Marszałkowski. Nie ma szans na to. No, trzeba zabezpieczyć pieniądze zewnętrzne, być może trzeba etapować, a na dziś trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby nie doszło tam do tragedii. Ma być instalowany monitoring. W tej chwili, na poniedziałek
Zaplanowane są ćwiczenia w elektrowni pod tym właśnie kątem. Wydarzeń, jakieś gry sztabowe, wydarzeń, które ewentualnie mogłyby się zdarzyć, żebyśmy byli przygotowani do tego. Także dobrze, że zaczęło się wreszcie coś dziać. Do tematu będziemy wracać, podobnie jak do wydarzeń związanych ze zbliżającymi się wyborami do Europarlamentu. Jak prawie co roku w Bełchatowie organizowane są Igrzyska Przedszkolaków. Tegoroczną jubileuszową edycję tej sportowej imprezy zorganizowano już po raz 30. Ostatni na próbę wojska wchodzi gospodarz, organizator 30.
Magdalena Owczarek prowadzą motylki. Za chwileczkę nastąpi wprowadzenie Sportu Sztandarowego 30. Wiosennych Igrzysk Olimpijskich. Wszystkie przedszkolaki wstają. Poprosimy werble. Motywacja. Jest mi tym bardziej miło, że w tym roku przypada okrągły jubileusz i nasze przedszkole wspólnie z Miejskim Centrum Sportu i miastem Bełchatów ma zaszczyt organizować tak wspaniałą uroczystość. Pomysł na pierwsze wiosenne igrzyska przedszkolaków zrodził się ponad 30 lat temu. Dzieci z tamtych czasów obecnie są już dorosłymi ludźmi i być może dziś ich dzieci biorą udział w zawodach sportowych. Dzięki takim spotkaniom możliwa jest integracja z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym. Wszelkie podejmowane działania zmierzają do wspomagania rozwoju dziecka poprzez promocję zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. W dzisiejszej uroczystości zostali zaangażowani nie tylko przedstawiciele firm i instytucji działających w naszym mieście, ale także rodzice naszych przedszkolaków. Na rozpoczęcie spotkania najbardziej czekają najmłodsi, którzy jak co roku w pełni energii i werwy przystąpią do jednego z najważniejszych miejskich wydarzeń. Cieszymy się, że ta sportowa inicjatywa przetrwała do dnia dzisiejszego w niezmienionej formie i jesteśmy razem od 30 lat. Wiosenne igrzyska przedszkolaków są wpisane w kalendarz uroczystości miejskich imprez sportowych pod patronatem Urzędu Miasta Bełchatowa. Dziś spotykamy się w gościnnej hali widowiskowej Energia, a uroczystość poprowadzi Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie. Dziękuję za przybycie na 30. wiosenne igrzyska przedszkolaków wszystkim gościom. Hala Energia jest odpowiednim miejscem na takie wydarzenie, ponieważ obserwuję tutaj bardzo dużo energii. Halo, czy słychać w tym momencie, czy jesteście, drogie dzieci, obecne?
Super, to jest właśnie ten dzień, w którym możecie się wyszaleć, ale jutro już musicie być w przedszkolu grzeczne, więc dzisiaj możecie dać czadu. Bardzo dziękuję organizatorom z przedszkola numer 5. Bardzo dziękuję paniom wychowawczyniom okresu przedszkolnego. Super impreza, okrągły jubileusz, więc drodzy Państwo, drogie Panie, Szanowni Panowie, 30. wiosenne igrzyska przedszkolaków uważam za otwarte. Poprosimy o brawa. Igrzyska zostały otwarte. Olimpijska atmosfera zapanowała w Bełchatowie przed Francją, Paryżem. To dobra rozgrzewka. Oczywiście, jak najbardziej. Myślę, że Francja i Paryż może się od nas uczyć, ponieważ organizacja jest świetna, dużo emocji, ale przede wszystkim promowanie aktywności sportowej. No i dzisiaj jest ten piękny sport, w którym naprawdę wszystkie dzieci wygrywają, więc wszyscy jesteśmy zwycięzcami w związku z organizacją taką świetną imprezą dla naszych najmłodszych. Ale nie obawia się Pan o zawodników, bo konkurencje są niezwykle wymagające. Myślę, że dzieci mamy na tyle kreatywne, że poradzą sobie z każdą konkurencją. Najważniejsze, żeby się dobrze bawili. Super, czego im życzymy? Powodzenia, radości, no i zaszczepienia aktywności sportowej w dorosłości. Trzy światła, trzon, podstawa i zaraz powstań sygnalizator świetlny. Gotowi do startu? Start! Wyjmujemy jeden element z koszyka, biegniemy do pachołka, kładziemy element i wracamy. Studenci trzeciego wieku zakończą rok akademicki. Oficjalna uroczystość, na którą zaprasza Miejskie Centrum Kultury, odbędzie się 23 maja o godzinie 11 w sali teatralno-widowiskowej MCKPG Giganty Mocy. Uroczystość będzie podsumowaniem zrealizowanych projektów naukowych oraz artystycznych.